witam Państwa, szczęść Boże, dzień dobry, oczywiście jak zwykle witam bardzo serdecznie, wciąż jeszcze jesiennie, listopadowo, a zatem zaduszkowo, bo proszę Państwa, jak wiemy, cały miesiąc listopad to miesiąc naszych zmarłych, albo w ogóle zmarłych, to miesiąc takiej refleksji o przemijaniu, o sensie życia, o śmierci, naszej śmierci, o śmierci tych, którzy od nas odeszli, którzy nas uprzedzili do wieczności. To także czas, kiedy odwiedzamy bardzo często cmentarze, miejsca, wciąż to podkreślam, doczesnego spoczynku, niewiecznego spoczynku. Ten miesiąc już wkrótce zakończy się. Zobaczmy, dzisiaj mamy ostatnią niedzielę tegoż miesiąca, 27 listopada. Oznacza to, że jeszcze tylko kilka dni, a potem wkroczymy w ostatni etap roku pańskiego 2022 w miesiąc grudzień. A i potem oczywiście nowy rok kalendarzowy, bo jak wiemy, jest rok nowy kalendarzowy, jest nowy rok kościelny, o czym za chwilę. No jest też rok szkolny, prawda? Różne są lata. W każdym razie miesiąc listopad dobiega końca i zechciemy jeszcze te kilka dni poświęcić takiej refleksji o naszych zmarłych. Refleksji o naszym życiu, o sensie tego naszego życia. Warto, proszę Państwa, naprawdę warto, to nas troszeczkę tak i wyciszy, i uspokoi, i tak bardziej nastroi pozytywnie do życia i do tego życia bardziej zdystansuje, bo czasem my to życie łapiemy, jak to się mówi, garściami. Chcemy to życie brać za wszelką cenę, bo to nasze życie. Owszem, nasze życie, ale czy tylko nasze życie? My, proszę Państwa, jesteśmy tylko posiadaczami tego życia, jesteśmy dzierżawcami tego życia, a tak naprawdę to ono należy zupełnie do kogoś innego. Kochani, no właśnie, dzisiejsza niedziela, jak wiecie Państwo, jest to niedziela, która rozpoczyna nowy rok kościelny, czyli nowy rok liturgiczny, inaczej nowy rok duszpasterski. Zakończył się stary rok kościelny i wchodzimy właśnie dzisiejszą niedzielą w ten nowy etap liturgiczny i ten nowy etap liturgiczny nazywa się Adwentem, czyli radosnym oczekiwaniem na przyjście Pana. My tak mówimy, że tak powiem liturgicznie, poprawnie, a tak mówiąc między nami, to jest po prostu przygotowanie do świąt Bożego Narodzenia, tych tak bardzo radosnych świąt, tak bardzo rodzinnych, tak bardzo oczekiwanych, tak bardzo prezentowych, opłatkowych, choinkowych, kolędowych, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Do tego właśnie przygotowujemy się poprzez Adwent. Adwent to oczywiście taki czas, jak powiedziałem, radosny, bo jeżeli człowiek czeka, to jest tak bardzo mocno podminowany, podekscytowany, to często właśnie to takie podminowanie ma wymiar radosny, przecież my czekamy na Chrystusa, na naszego Zbawiciela, więc nie ma powodu do tego, żeby się smucić, ale jest powód do tego, żeby właśnie ta radość była taką radością głęboką, taką radością bardziej wewnętrzną, nie polegając na tym, że tańczymy, skaczemy, bo będzie Boże Narodzenie. Owszem, to też można robić, ale przecież ta radość adwentowa jest radością zupełnie inną, jak powiedziałem, bardziej głęboko, bardziej poważną i bardziej taką Bożą. Proszę Państwa, no w Adwencie to rekolekcje adwentowe, w Adwencie to różnego rodzaju symbole. Tutaj jeszcze tych symboli Państwo nie widzą, ale przynajmniej jeden z symboli to jest właśnie taka świeca, która nazywa się roratką. Ona świadczy o tym, że właśnie będą takie msześwięte, roratnie msześwięte zawsze, w każdy dzień, oprócz niedzieli, w Adwencie, o brzasku dnia przychodzimy do kościoła, żeby razem z Marią oczekiwać na przyjście Pana, czyli na Boże Narodzenie. Jak widzimy, ten kolor to kolor niebieski, Matka Najświętsza i szaty także niebieskie, niebo, prawda, nie tylko kolor, ale także symbol, przesłanie. Więc będą jeszcze oczywiście, będzie wieniec adwentowy, będą świece adwentowe na każdy tydzień po jednej świecy. Pierwszy tydzień i pierwsza świeca zapłonie, w tę niedzielę właśnie pierwsza świeca już płonie w kościele. Kto był, bo też będzie, to proszę zauważyć, na takim wieńcu adwentowym taka świeca się znajduje. Potem druga niedziela, trzecia niedziela i czwarta niedziela i właśnie cztery takie świece. Każda z tych świec oznacza poszczególne niedziele adwentowe. Oczywiście też przypominam, że ten nowy rok duszpasterski rozpoczęliśmy pod hasłem Wierzę w Kościół Chrystusowy, wierzę w Kościół Chrystusa. O tym ja mówiłem troszeczkę w ubiegłą niedzielę, pamiętacie Państwo. Właśnie tutaj będziemy w tym nowym roku budowali albo odnawiali naszą wiarę w Chrystusa i w Kościół, bo Chrystus to przecież jest Kościół. Kościół to jest mistyczne ciało Chrystusa, to jest nie tylko budynek, nie jest tylko świątynia, chociaż także, ale przede wszystkim Kościół to wspólnota, to ludzie, którzy wierzą w Chrystusa i którzy wierzą w Chrystusowi, to wspólnota właśnie ludzi wierzących.
do tej wspólnoty należymy, jeżeli deklarujemy się jako ludzie wierzący. Jeżeli nie tylko chodzimy do kościoła, jeżeli nie tylko modlimy się, ale jeżeli nasze życie, proszę Państwa, dostosowujemy do tego, co mówi do nas Chrystus, do Jego Ewangelii, do Jego dobrej nowiny, bo On nas poucza. On, jeżeli mówi, to nie po to, żebyśmy tylko Jego słyszeli, ale po to, żebyśmy Jego słuchali, a słuchać kogoś, a słyszeć kogoś, to jest różnica. Słyszeć, to ktoś tam coś mówi, słyszę, że coś mówisz, prawda? Ale ja mam Jego słuchać, czyli mam przejąć się tym, co On do mnie mówi, mam przejąć się i zastosować to, co On do mnie mówi. Co do mnie mówi Chrystus? No przede wszystkim mówi do mnie, żeby był wierzącym w Niego. Kto wierzy we mnie, nie umrze na wiek, więc ta wiara w Niego, wiara Jemu jest bardzo ważną wiarą, ale musi mieć wymiar praktyczny, bo jak powiada święty Jakub, wiara bez uczynków martwa jest. Dlatego też, proszę Państwa, pamiętajmy, wierzę w Kościół Chrystusa. Poza tym, jeżeli chodzi o czytania, to w tym roku nowym kościelnym czytania rok A i czytania pierwsze, jeżeli chodzi o czytanie, bo są, jak wiemy, cykl jest pierwszy i drugi w tym roku, a więc od dzisiaj rok A, Ewangelię z roku a czytania pierwsze, jeżeli chodzi o Pismo Święte poza Ewangelią. Proszę Państwa, gdy będziemy, chociaż gdy byliśmy w kościele, to usłyszymy, ewentualnie usłyszeliśmy słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jak zwykle bardzo proszę o wysłuchanie tychże szacunkiem. Jezus powiedział, jak było za dni Nowego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego, albowiem jak w czasie przed potopem jedli, pili, żenili się i za mąż wydawali się aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich. Tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu, jeden będzie wzięty, drugi zostawiony, dwie będą mleć na żarnach, jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie, gdyby gospodarz wiedział, o jakiej porze przyjdzie złodziej, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo o godzinie, której nie domyślacie się, Syn Człowieczy przyjdzie. Drodzy Państwo, Chrystus wzywa nas do czuwania, do trzymania ręki na pulsie, żebyśmy byli zawsze przygotowani. A właśnie ten nowy rok kościelny i stary rok kościelny, który zakończyliśmy, taki moment przełomowy, to jest okazja do tego, żeby tak właśnie nad tym czuwaniem zastanowić się, czy jesteśmy ludźmi czuwania, czy jesteśmy ludźmi wciąż przygotowanymi, czy jesteśmy ludźmi odpowiedzialnymi. Adwent to nie tylko czekanie na Chrystusa, nie tylko czekanie na Boże Narodzenie, ale także właśnie czekanie na to, żeby dobrze przygotować się, by się z Nim spotkać, by właśnie poprzez to przygotowanie okazać siebie, Jemu i sobie i innym, że jestem człowiekiem czuwania, więc że jestem człowiekiem odpowiedzialnym. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie, wszystkiego najlepszego na nowy, rozpoczynający się tydzień, który rozpoczyna nowy rok kościelny i który zakończy miesiąc listopad i prowadzi nas w atmosferę miesiąca grudnia. Zostańcie z Bogiem.